Dzień dobry dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, a nawet już w sumie dobry wieczór, bo przecież widzimy wieczór. się wieczorem o 20.30. Witamy 11 lutego, kolejny weekend drugiego miesiąca tego roku, dzieje się intensywnie na Ukrainie, w Rosji, wokół całego tego tygla dziejowego, a witają się z Państwem oczywiście Paweł Jeżowski, Maciek Kapitan-Lisowski, lecimy wszystko na dwóch kanałach, Zapraszamy wszystkich, jeśli się podoba, do lajkowania, komentowania, udostępniania naszych filmów, dawania rady z reklamami, do wspierania obydwu kanałów oraz naszych mediów społecznościowych przez, w sposób, jaki jest u każdego z nas opisany. I, Szanowni Państwo, przechodzimy do topowego zestawienia tego tygodnia, co się ciekawego działo w tej Rosji i dookoła niej, a niektóre kwiatki będą na sam koniec takie towarzyszące. Tak, yy, chciałem wymieszać troszeczkę dzisiejsze zestawienie, więc część informacji będzie zupełnie nowa. Natomiast na miejscu dziesiątym moim zdaniem dosyć istotna rzecz, której nie mogło zabraknąć na tygodniu, ale również w tym zestawieniu, czyli grupa Karlsberg, która oszacowała swoje straty wynikające z kradzieży ich majątku w Rosji. O tym mówiliśmy. Duńska firma. Oszacowała, że z tytułu utraty kontroli nad marką Baltica, przypomnijmy, że marka nie tylko działała w Rosji, ale w byłych republikach sowieckich. No i te straty, słuchajcie, dosyć potężne prawie 7 miliardów dolarów 6,82. Takie odpisy już zrobili. No, i należy liczyć się, że tutaj sprawa wydaje się dosyć taka jednoznaczna. No i Rosja będzie musiała się liczyć z wieloletnimi prawdopodobnie, a może szybciej to nastąpi, bo wydaje się, że sprawa jest oczywista z, z tutaj ze sprawami sądowymi. Tutaj na pewno Duńczycy wystąpią do europejskich sądów o zasądzenie odpowiednich odszkodowań za w sumie można powiedzieć kradzież, bo sytuacja bardzo specyficzna. Duńczycy chcieli się wycofać z Rosji. Ogłosili to w 2000. W 23 roku, w czerwcu, poinformowali, że udało im się znaleźć nabywcę na swoje aktywa, w tym na 8 browarów Baltika, zawrzeć z nimi umowę już sprzedaży. Nie podali nabywcy, natomiast wstępną umowę sprzedaży zawarli i w tym momencie wszedł Putin, cały na biało i zmienił zarząd, no i zabrał te powiedzmy fabryki. Uniemożliwia uniemożliwiając zawarcie transakcji. Mm, no I, I oni chcieli, zgodnie z tymi wcześniejszymi dekretami, wyjść zostawiając taką tak. dużą wartość w Rosji. Pomimo tego wszystkiego, bo tam pamiętajmy, że były specjalne opłaty, tyle i tyle tylko można byłoby zabrać, więc zgodnie z tym chcieli, a jednak nawet im na to nie pozwolono, zabierając całość w trakcie. I no, trafiło na dużego gracza, który nie odpuści, a rząd Danii na pewno będzie mocno kibicował poczynaniom Karlsberga, bo to jedna ze sztandarowych firm duńskiej gospodarki, bardzo znana w świecie. I w tej sytuacji nie odpuszczą, a jest z czego. Sami też chyba o tym mówiliście u siebie niezależnie, nie mówiliśmy. Tego majątku rosyjskiego zamrożonego na tą chwilę jest całkiem sporo, więc można powiedzieć, że to jest świetny argument dla reszty świata zachodniego na to, żeby rozparcelować zamrożone majątki jako skuteczny przepadek majątku rosyjskiego. Tak, no tutaj tak jak mówię, trzeba się liczyć ze sprawami sądowymi. One będą trwać, natomiast moim zdaniem tutaj wynik jest jednoznaczny, szczególnie w tym przypadku, tak? No bo to był e, przypadek, że tak naprawdę nawet ten dekret rosyjski, no można tutaj moim zdaniem podważyć, no łatwo jest wykazać stratę. Oni mieli już nabywcę, mogą wskazać bardzo łatwo kwotę, na którą ktoś chciał nabyć i tak dalej, i tak dalej. No, sprawa jest moim zdaniem prostsza, może nie, że jest zupełnie prosta, ale jest prostsza niż wiele innych, jeżeli chodzi o na przykład dostarczanie gazu do Europy przez na przykład Nord Stream, bo tutaj też Rosja musi się liczyć z, ze sprawami sądowymi. Natomiast no tu mieliśmy przypadek takiej typowej kradzieży czyjegoś majątku i zabłaszczenia. Natomiast mamy wypowiedź: Słuchajcie, Putina na miejscu dziewiątym. Ty wczoraj to szeroko omawiałeś. Widziałem cały wywiad Takera, Carlsona, z, z. Strasznie nudny. Dowiedziałem się za to, że Polska była potęgą przez kilka stuleci i zagrażała Rosji. Myślę, że Amerykanie byli też zaskoczeni i myślę, że po tych 20 minutach mało który dotrwał. Dalej, łącznie myślę też z dziennikarzem, który chyba nie został do końca poinformowany, jak to będzie wyglądać. Widać było też zaskoczenie z jego strony. Nie był słuchawki. Tak, nie był zadowolony z tego wywiadu. Słuchajcie, okazuje się, że nikt nie jest zadowolony z tego wywiadu, łącznie z Kremlem, gdzie są, no, można powiedzieć, już takie. Wiązano bardzo duże nadzieje z tym wywiadem, że to będzie taki przełomowy wywiad, że teraz Amerykanie już odetną tą pomoc, że Europa się odwróci. Uruchomiono bardzo dużo ekspertów, uruchomiono niemieckie gazety. No i wydaje się, że wszystko poszło w piach. Natomiast mamy wypowiedź dosyć ciekawą Putina, który oskarżył bezpośrednio CIA i amerykańskie służby wywiadowcze o wysadzenie Nord Stream. pewien więc... postęp, bo już było oskarżanie tak. Ukraińców, oskarżanie Polaków, no to też oskarżanie Brytyjczyków. Amerykanów. Tak, Brytyjczycy <laughs> też jeszcze byli. A teraz już jest, że to CIA... No, i tutaj było też takie nawiązanie do tego, co się dzieje w Niemczech, bo Szwecja zakończyła śledztwo, nie wykryła sprawcy, umarzając, umarzając a Niemcy powiedzieli, że będą kontynuować. No, i tu jest taki nacisk na Niemcy, że, że muszą kontynuować, tak? Co więcej, nie no, zobaczymy. Ale słuchaj, niemieckie media od kilku miesięcy cały czas dmą w to, że z polskiej strony współpraca jest najtrudniejsza. Nie dostają rzeczy, o które proszą, albo dostają je z dużym opóźnieniem, natomiast Szwecja, zamykając swoje śledztwo i umarzając je, jednak przekazała całość dokumentów, o jakie poprosiły Niemcy na stronę niemiecką, więc tak, znaczy nie, no, tuż... są bardzo niezadowoleni, że Szwedzi tak. to umorzyli. To jest im nie na rękę. Natomiast też nie wiem do czego chcą doprowadzić. No, bo jeżeli wynikiem śledztwa niemieckiego byłoby oskarżenie amerykańskiego CIA, no to powodzenia życzę Niemcom Dokładnie. w tej sytuacji. świeża Ty... wypowiedź Trumpa z tej kampanii wyborczej bardzo mocno się zmaterializuje w przypadku Niemiec, jeśli on wygra. Tak, on jak gdyby bezpośrednio nawiązywał w tych ostatnich swoich wystąpieniach, mówił, że pewien kraj, wskazując tutaj na Niemcy, tak, bezpośrednio, tak. że on na pewno temu krajowi to nie pomoże, pamiętając jakieś chyba osobiste i personalne jakieś uwagi ze strony, no, ale teraz już dyplomacji jest święte, niemieckiej. Jak... Scholz poleciał do Bidena po to, żeby wspomóc jego kampanię ewidentnie. Tak, i tam Trumpowi. się wyśmiewali <grym> <grym> z Putina, z Carsona, z Trumpa. To też zostanie oczywiście zapamiętane. Dziwna, ogólnie dziwna polityka Niemiec. Trochę wydaje się, że z jednej strony bardzo rozważna, czyli grają tymi Ukraińcami, żeby Ukraińcy walczyli z Rosjanami, Samemu mało wkładając w tą pomoc, wskazując, że inni powinni pomagać, a z drugiej strony, no, takie jakieś podstawowe błędy mm, PR-owe ze strony szolca. Bardzo dziwne to, ale no, tak, tak właśnie to wygląda. Tak moim zdaniem wygląda polityka. To nie jest gra mocarstw gra interesów, tylko wypadkowa różnych, różnych rzeczy. No i czasami takich błędów. Zresztą widzimy ten cały wywiad z Putina, przygotowywany, przez nie wiem, dwa miesiące. No i ja oglądając, miałem wrażenie kolejny, nudny, tak naprawdę nie wywiad, tylko monolog Putina, pełny kłamstw, jakichś zakłamań, zupełnie niepotrzebnych stawek tych historycznych, które no, nie wiem czemu miały służyć, które tylko ośmieszały, jak gdyby chyba to, co się dzieje na Ukrainie. Wydaje mi się, że mam takie wrażenie, że Putin chyba sam ten, ten monolog swój przygotował, bo nie jestem w stanie uwierzyć, że jakikolwiek jego doradca przygotował takiego gniota. No bo tak trzeba powiedzieć: no, no, nudny, kłamliwy, bezsensowny. Są teraz takie oskarżenia, że nawet, że Putin został postawiony w stan oskarżenia przez pewnego deputowanego o rehabilitację nazizmu tak? no bo on tam twierdził, że tak naprawdę to wyszło z tego, że Hitler to chciał dobrze a Polska tam chciała źle Jakie, Polska w ogóle bardzo dziw, dziwna ta historia nawet z punktu widzenia Rosjan, ten pamięci o tej wojnie ojczyźnianej to, to wszystko bardzo tak jakoś zagmatwane to było niezrozumiałe no i w związku z tym, no, fala memów dotycząca wywiadu, która, no, w sumie, ośmiesza, ośmiesza. E, to, co miało być jakimś punktem zwrotnym w ogóle w tym konflikcie, no bo tak e, się e, mówiło i reklamowało. I widać było, jak te rosyjskie media, tak, po kilka artykułów. Przecież było już rano, tak. Co, czyli oni już dostali wcześniej, tak, Co Putin miał powiedzieć? musieli to dostać wcześniej mieli to przygotowane a pomimo to no to ten Wiedźwięk tak jak mówię no nie za dobry sam ja wywiad kiepski jednak. O wywiadzie? W porównaniu, nie w, w opozycji nie. do tego, w, w porównaniu z trzygodzinnym materiałem z generałem Rajmundem Andrzejczakiem, który jest interesujący, i przez trzy godziny można spokojnie spędzić ten czas oglądając, zastanawiając się nad tym, co mówi. To Putin przez dwie godziny y, spadł z rowerka, bym powiedział, absolutnie. Natomiast y, ja się jednak zgodzę z częścią tych, którzy mówią, że ten wywiad. I takie jego wybrzmienie i zachowanie samego Takera Carlsona mogły wpłynąć na postawę senatorów republikańskich, którzy w tym głosowaniu, które teraz miało miejsce świeżo, jednak w końcu ponad 60 głosów uzyskała kwestia projektu związanego z finansowaniem dla Ukrainy, Tajwanu i Izraela. Co prawda, to jest początek procesu, to będzie jeszcze procedowane, ale 67 ostatecznie z tego, co widziałem, dane głosów mhm. za to jest bardzo dobra przewaga i jestem pewien, że przekłada się to również na sposób rozmów w ramach Partii Republikańskiej, również z kongresmenami. Ja tutaj byłbym bardziej, wiesz co, ostrożny, bo to jest początek. Początek. potrwa. Trumpiści zresztą już zapowiedzieli, że ich celem jest wydłużenie całego procesu i będą Niestety. dorzucać swoje poprawki, no, które będą powodowały ferment. Więc jest taki pomysł, żeby no to. Tak. Też wpleść w tą kampanię wyborczą, bo pomysły Trumpa, co można zrobić na tej granicy meksykańskiej, są coraz bardziej absurdalne. Wypowiedzi, właśnie atakujące Niemcy, o, też coraz bardziej absurdalne. Natomiast, jeżeli rozmawiam ze znajomymi ze Stanów Zjednoczonych, którzy zawsze głosowali na Republikanów i teraz będą głosowali też na Trumpa, oni zawsze tak, trochę jak z tymi znajomymi z, z Rosji, tak, Paweł, ty, ty tego nie rozumiesz, ty nie jesteś tutaj, tak, to nie jest tak, jak myślisz, nie, i to są zawsze takie jakieś wytłumaczenia e, takich rzeczy, no, oczywistych, tak, no, widać tutaj, że e, Trump e, nie jest prorosyjski, tylko jest zapatrzony w siebie, chce wygrać te wybory, i traktuje tą Rosję, Ukrainę jako cel do wygrania tych wyborów, moim zdaniem. A że przy tym Stany Zjednoczone tracą wiarygodność, no bo tak trzeba powiedzieć, tak, i ludzie giną, no to jest jakiś mały koszt dla niego, tak, żeby dopiec tu demokratom i powrócić na kapitol. i Zemścić się, tak? No bo on chce się po prostu zemścić za to, że został oszukany, odebrano mu wygrane przecież według niego wybory. I jednocześnie pozwala sobie na to, żeby osobiście nawet wykonywać telefony do kongresmenów lub senatorów republikańskich i ich straszyć zakończeniem ich karier i tak dalej. No co chyba się jeszcze nie zdarzało. Takie, takie coś jako, jako po prostu działanie jawne wręcz. Który mu się znaczy, zdarzało nie... się, no, ale nie aż na taką skalę i nie tak, tak. w taki sposób, taki bezczelny, tak? No i taki Szczalza bezpośredni się. można powiedzieć. E... To mamy do czynienia z populistą, który sam tak naprawdę nie wie, jaką będzie prowadził politykę zagraniczną. Bo patrząc na poprzednią, tą kadencję, która obfitowała w różnego rodzaju sytuacje takie niejednoznaczne, co innego mówił, co innego robił, a no i tego to należałoby się spodziewać, a więc ja tutaj nie jestem jakimś takim. E, Osobą, która mówi, że jak Trump dojdzie, to będzie koniec świata, wojna domowa, wystąpienie z NATO, nie nastąpi coś takiego, ale mogą się pojawić jakieś irracjonalne, trochę takie decyzje, tak jak w przypadku moim zdaniem Putina, tylko w inny sposób, tak? Bo tutaj o co innego chodzi i są też inne rysy charakterologiczne. Ale my przejdźmy, bo sobie zupełnie gdzieś odpłynęliśmy. Przejdźmy, słuchajcie, do miejsca teraz ósmego. Bardzo ciekawe miejsce. Indyjskie rafinerie cały czas odrzucają ropę soku z powodu problemów z płatnościami. O tym sobie mówiliśmy. No i kolejna indyjska rafineria państwowa Barat Petroleum Corporation odmawia zawarcia kolejnych kontraktów na zakup rosyjskiej ropy. Soku i preferuje markę URALS. No, ze względu słuchajcie, na price cap, bo wszystko wskazuje, że kupuje odziwo w price capie, a więc zostali takie pusty, które umożliwiają przestrzeganie tego price capu. A w przypadku Sokoła nie ma takiej możliwości. Tutaj szef firmy powiedział, że firma nie zamierza rezygnować z rosyjskiej ropy i będzie zawierać kontrakty z każdym do. Dostawcom, jeśli będzie to opłacalne finansowo. No i tutaj akurat z jednej strony możemy się irytować na Hindusów, z drugiej strony zapewniają dosyć dużą płynność i powodują, że ta ropa nie drożeje, bo jeżeli byśmy wrzucili rosyjską ropę zupełnie z rynku, no to mielibyśmy być może droższą ropę, a ta rosyjska ropa pewnie i tak by się w jaki sposób przez pośredników sprzedała. A więc to jest zawsze dyskusyjne i będziemy o tym mówić w miejscu pierwszym, co Ukraińcy powinni robić i co jest jak gdyby dla nich korzystne, bo tutaj obniżanie, ja to wielokrotnie mówiłem, tego price capu i próba zamknięcia ryb, rynku dla rosyjskiej ropy moim zdaniem będzie bezowocna i bezskuteczna bo tu trzeba przekonać prawie cały świat mm -hmm. i Chiny i Indie i Amerykę Południową i niektóre kraje afrykańskie no ciężki, ciężki proces no i tak by się znaleźli jacyś pośrednicy którzy gdzieś by fałszowali tą ropę i sprzedawali jako ropę nie wiem kazarską, tak, zresztą mam przykłady tak Niemcy biorą rosyjską ropę, się. udając, że to jest kazachska ropa, tak? Daleko nie trzeba szukać. Na miejscu, no i teraz jak to się będzie rozwijać? No wszystko wskazuje, że Rosjanie będą musieli sprzedać prawdopodobnie innym, innym hinduskim rafinerią o wiele taniej tą ropę soku. Czyli ostatecznie i tak wygrają firmy hinduskie, które dostaną... Prawdopodobnie to, tak, mają tam jest. najbliżej, wiesz, więc tam no. jakoś coś tam może ją Bone. przeparkują, może coś się tam wydarzy, nie? Ale Nagle i tak też koszty tam ponieśli. Stały w porcie wiezu w Korei Południowej, tak. teraz są gdzieś tam na I Redzie. Tak, w Korei, port... tak, na Redzie. Hinduskie tak, Udały w stronę Indii znowu. No Ale prawdopodobnie do innych rafinerii, właśnie w innej cenie. No zobaczymy, Chodźmy jak się im rozbijać. Wydaje się, że tu coraz większe problemy będą. Natomiast my do ropy wrócimy na miejscu pierwszym. Natomiast na miejscu siódmym mamy pieskowa, który straszy Niemców, a strasz albo inaczej wypowiada się na temat ewentualnej nacjonalizacji aktywów Rozniewt w Niemczech i mówi, że spowodują konsekwencje prawne i gospodarcze no i twierdzi, że żadnych kontaktów pomiędzy Moskwą a Berlinem w tej sprawie nie ma, ponieważ kanały komunikacyjne zostały zniszczone, co jest nieprawdą, a mówi, że nie ma żadnych negocjacji no, i jak był ostatnio zarząd Roznieft, ile tam dwa tygodnie temu, to oni wcale w Berlinie nie byli, ja nie wiem, tak turystycznie tam pojechali. No, no słuchajcie, tak. baj, bajki, bajki, natomiast faktycznie Niemcy coraz mocniej rozważają nacjonalizację, no i widać, że jest mocna już dyskusja, ponieważ 7 lutego niemieckie władze. Rozważ, rozważają, takie są wypowiedzi, nacjonalizację Rozniewty Deutschland, spółki zależnej Rozniewty. Trwa to długo. Tutaj Polacy poprzecz, poprzedni polski rząd bardzo mocno naciskał i to chyba był też jeden z powodów, dlaczego oni nie chcieli. Teraz już nie ma tego rządu, a więc już nie będzie, że to przez ale chęć, Polaków. chęć polskich firm dalej jest. Natomiast chęć zbierze. Orlenu jest, chociaż no tutaj zobaczymy, tak, no bo na razie tutaj pośredniczą w not. tym prawdopodobnie może się okazać, że będzie przez takie przejęcie, czyli pójdzie do Brytyjczyków, a Brytyjczycy sprzedadzą Polakom. No tutaj różne opcje takie dziwne się rozważa. Żeby, nie wiem, dlaczego Polsce nie można Orlenowi bezpośrednio, bezpośrednio to, to pogodzić dwie strony. Nie będą mogli się pluć Rosjanie za mocno, bo trafi to do Brytyjczyków, którzy kompletnie się nie boją, bo u siebie mają tyle rzeczy, które mogliby zająć. Tak, rząd, ale oni nie, nie są nie zupełnie no, tym Ale jest. zarobią na tym na pośrednictwie, przekażą do nas i wszyscy będą zadowoleni. I tak, nie, wszystko nie wskazuje, nie że w, w tym kierunku to idzie. Niemiecki wiceminister gospodarki w tych dniach w Polsce będzie rozmawiał o tym z polskimi władzami. Tak, a więc mamy Surowę nowe władze. Yy, no I mają szansę się tutaj wykazać w dobrej sprawie. Z naszego punktu widzenia, ta rafineria jest, że tak powiem. Produkty z niej są na polskim rynku obecne od dawna, bo to jest na środku tak. granicy między. Znaczy, w granicy od Bałtyku do gór, tak? tak? Tak, tak. W sam raz. Mamy przede wszystkim skąd transportować, czyli Gdańsk spokojnie by dał radę obsłużyć. Bo Tutaj już Arabowie, no bo już to robi. To jest kwestia tylko zwiększenia przepustowości, a te przepustowości są duże na tym kierunku. Arabowie są zainteresowani również tym tematem, żeby dostarczać Niemcom, no bo to jest rozszerzenie na dosyć ciekawy rynek. Nie, i tak dalej, i tak dalej. Jest, 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 dużo, jest dużo za. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. I przejdziemy sobie do takiego spokojniejszego miejsca, czyli brak brakniań w Rosji. Okazuje się, że na początku 2024 roku nie tylko brakuje specjalistów, kierowców, hydraulików, ale brakuje również niań. No i tutaj oczywiście wiele firm tych hr zastanawia się, dlaczego. No i są różne podawane powody. Natomiast wszystko wskazuje, że popyt przewyższył podaż, bo dosyć mała jest podaż, nie ma chętnych. Jest kilka powodów. Że nie ma. No chętnych. I teraz ja przedstawię te swoje. Bo tutaj te gazety rosyjskie trochę piszą tak. Brak kobiet, które wcześniej nie miały zajęcia opiekowały się domem i też często dorabiały sobie? Bardzo często te kobiety zostały teraz zmuszone do pójścia do pracy. Tak? Bo gdzie są ich mężowie? Bo albo nie ma ich mężów, tak? Fizycznie pozostali zlikwidowani, albo są inwalidami, i trudno z tej renty, i nie ma wyboru, a praca Niani, to nie jest praca marzeń. Jak Przypomnę, żebyście mieli też jak gdyby porównanie. Godzina pracy średnia Niani w Rosji to jest 250 rubli, 11 zł. A więc dosyć niska stawka. Oczywiście czasami zdarza się, że jest, jest wyższa, natomiast no mówimy tutaj nie tylko o Nianiach, ale też osobach, które nie wiem. Zajmują się gospodynie, jakieś takie domowe, wyprowadzaniem psów, no wszystkie takie osoby do pomocy. Tego brakuje. Bo tak jak mówię, brakuje przede wszystkim tym, tych kobiet i czasami też mężczyzn, brakuje przybyszów. Coraz mniej jest chętnych przybyszów z Azji Centralnej i coraz mniej jest chętnych Rosjan, żeby zatrudniać takie osoby. A nie ma przypadku takiego, że. Dosyć taj, mocna na no, to, no, mów, mów. Sobie, wyjechało ile milionów Rosjan tych z tej klasy średniej, informatyków tym podobnych, którzy nie mieli czasu na takie rzeczy, ale mieli na to pieniądze. Tak. Ich nie ma. Oni znikli z tego rynku jako ciężko. Tak, a więc powinno zręcenia. być lepiej. Nie powinno być lepiej. No więc właśnie, to coś tu jest dawało. dziwnego. Nie, a jest, bo przede wszystkim jest mało chętnych. Jest mało chętnych i to się wskazuje jest niedobór przede wszystkim personelu. I to jest jeden z elementów. No i cały czas jak gdyby niskie te stawki. Te stawki akurat nie, nie poszły jakoś mocno w górę. Nikt nie chce za to Jeszcze. płacić więcej. A inflacja, no tutaj jednak zżera te, te, te zarobki. No, i ten można powiedzieć, problem narasta, więc widzimy, że w Rosji w sumie niedługo to nie będzie chyba takiego zawodu, gdzie. Nie będzie deficytu ludzi. Tak, gdzie nie będzie deficytu ludzi, tak? No bo widzimy, że w zawodach męskich wszystkich jest deficyt ludzi. No, może w sumie wszystkich, bo nawet do, do tych prac biurowych też jest deficyt, bo powstają te, wiesz, nowe. Komisje, nowi komisarze, coraz więcej tych biurokratów jest potrzebnych, a więc nawet tutaj są potrzebni, a nie mówiąc o takich osobach, które mają jakiś fach w ręku. Ale jednocześnie pamiętajmy, że bardzo dużo ogłoszeń o tym, że jest praca taka, może nie, wy, nie wymagająca najwyższych kwalifikacji, to były akcje przygotowane przez wojenkomaty celem wyłapania lmobików na y, specjalną operację wojskową. Więc to też nie pomaga w tym, żeby chętni się znajdowali. Tak. No i Bo takie przypadki już no. były opisywane przez gazety. Następne miejsce, miejsce piąte spadające zakupy rosyjskiego LNG przez Unię Europejską, polski Twitter i nie tylko i polscy eksperci zaczęli się rozpisywać jak to Europa kupuje LNG z Rosji, jak wspomaga Rosjan i ile kopiując tak naprawdę dwa artykuły z Komiersanta i RBK, RBK nie rozumiejąc jak gdyby jak to wygląda. A wygląda tak, że w 2023 udział dostaw LNG z Rosji spadł do 13%. No i tutaj cały czas jak gdyby spada, natomiast to się nie rozkłada równomiernie. Czyli mamy kraje, które mniej kupują, natomiast są kraje, które zwiększyły zakupy, i do takich krajów należy Francja. Dlatego pojawiły się oczywiście artykuły, że Europa kupuje na potęgę to LNG, zwiększa przepustowość drużby i w ogóle tutaj odbudowuje się Rosja. Nie jest to prawda, słuchajcie. Są takie trzy kraje, które w tym momencie kupują faktycznie to LNG, i tutaj mamy Francję, Hiszpanię i Belgię. To jest taka złota trójka, która cały czas kupuje to LNG, i można powiedzieć, że. Francja faktycznie zwiększyła te dostawy, jeżeli chodzi o 9 pierwszych miesięcy, potem spadły te dostawy trochę, ale o tym akurat już nie wspominają Rosjanie, a więc tutaj nasi domorośli eksperci nie wiedzą tego. W każdym razie Francuzi zwiększyli zakupy z Rosji, jeżeli chodzi o 2023, pozostałe kraje zmniejszyły. No i mamy sytuację taką, że ogólnie Rosjanie tego LNG mniej dostarczyli, a przede wszystkim mniej poszło do Azji. Bo tutaj pojawia się następny problem: czyli rosyjskie gazowce muszą opływać Afrykę tak jak pozostałe gazowce z Europy i do Ale Europy. Ja Popatrzył na co innego, bo mówienie o procentach danego kraju, o ile więcej, o ile mniej, to jest jedno, ale tak. przekładając to wszystko na wartości bezwzględne w euro, to, to się nie że są dosyć śmieszne, bym powiedział, kwoty przy wartości tego rynku. No bo jeżeli e, no tak, tak. napisałeś, e, Francja otrzymała. E, 1,5 miliarda euro. Hiszpania 1,8 miliarda euro, a tak, Belgia 1,36. To, to nawet w skali Polski są to y, kwoty, które absolutnie nikogo nie zaskakują. No wiesz, w porównaniu y, z tym. W tak, to co w rurociągach wyciągnęliśmy, te tam 150, 160 miliardów, no to, to, to w ogóle wartości też są jakieś symboliczne. Pamiętajcie, drużba nie zmieniła swojej przepustowości, ona idzie na tych 42 milionach, e, tak mniej więcej dzień w dzień, a więc też pisanie, że nagle, no to jest takie wyciąganie, takie porównywanie i manipulacja danymi. Tak, Oczywiście byłoby miło, jeżeli by Europa zrezygnowała z rosyjskiego gazu i my często o tym mówiliśmy, że takie pomysły były, natomiast takie kraje jak Węgry, Austria, Słowacja tego nie chcą i trudno jest je przekonać do tego, natomiast jeżeli chodzi o LNG, na ten moment nie ma sankcji, natomiast są wytyczne, i tutaj z tych wytycznych Rosjanie są bardzo niezadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że oni chcieli odpalić teraz ten Arctic LNG, nowatek. No i nie ma żadnych kontraktów długoterminowych z Europą, bo nikt nie chce podpisywać, i muszą podpisywać z Azją. A najchętniej by podpisali z Europą ze względu na premię geograficzną i bliskość. No bo teraz jest następny problem, jeżeli chodzi o Arctic LNG. Linia trzecia nie zostanie uruchomiona, to już wiemy, ze względu, że akurat Francuzi i Totals się z tego wycofał. Natomiast jeżeli chodzi o dwójkę, miała być uruchomiona w lutym, mówi się, że zostanie uruchomiona w marcu, jak Koreańczycy dostarczą te pierwsze gazowce, które jeszcze przed sankcjami były zakontraktowane. Natomiast jest problem z następnymi, bo stocznia rosyjska, o pięknej nazwie Gwiazda nic nie wyprodukowała. W zeszłym roku nic nie wyprodukuje, prawdopodobnie w tym roku i nie ma jak wozić tego gazu skroplonego. No i tu się mówi, żeby to... używać z Jamału tak eee, tych gazowców no, ale to wymaga, znowu zgody niektórych tych dostawców europejskich. I azjatyckich, i po prostu jest też trudne do realizacji. Rosjanie w tym momencie mają problem, jeżeli chodzi, nowatek ma, jeżeli chodzi o Arktyk, a Gazprom ma problem, jeżeli chodzi o usługę i swój ten mega projekt na 40 miliardów, o czym mówiliśmy na tygodniu. Trzeba było sięgnąć do Funduszu Dobrobytu Narodowego, żeby kontynuować ten projekt. No, i przesunąć uruchomienie tego projektu z 2024 no na 2028. My kiedyś, pamiętasz o tym, mówiliśmy. Ja powiedziałem, że Rosjanie przesuną. Tak. I to było u ciebie, tak? Jak rozmawialiśmy w top 10, chyba tak z, z rok nawet temu, Coś prawie tak nie że nie. jak mówiłem, że Lindę się wycofa Wycofał. i że będą problemy, i że nie będą mieli jak skraplać. I że będą potrzebowali lata, żeby, żeby, żeby to uruchomić. I się potwierdziło. Mówią 2027: wersja optymistyczna, wersja realistyczna, 2028: cały projekt 40 miliardów już pochłonął i prawdopodobnie jeszcze 10 albo 20 miliardów dolarów pochłonie. No i teraz jest trochę Jak tak, tutaj... zarzucić to szkoda, e, no, Zgadać, ale nie? trzeba będzie dorzucić. Ja dorzucę jeszcze jedną rzecz. Ile razy się pojawia rozmowa na temat dostaw LNG do Europy, to od razu wyskakuje las prorosyjskich kont. Tak, super, od nich nie kupimy, za to amerykańskie firmy to od nich kupują i potem sprzedają drożej do Europy. I powiem tak. Coś w tym jest, ale nie do końca, bo rzeczywiście, czy to katarskie, czy rosyjskie, no czy amerykańskie skoń, skoń, firmy. Skoń, skoń skoń ten gaz musi być, tak? tak albo kupują, norweski, ale albo katarski, albo algierski, Ale, ale w będzie też nie długo. Nie długo afrykańskie od Rosji. Tak. Afrykański że długo będzie. Przecież umowy długoterminowe, jakie amerykańskie firmy zawarły z europejskimi koncernami energetycznymi, dają to w cenie takiej, w jakiej przedtem dawali Rosjanie. Czyli Rosjanie muszą ten gaz, nie mając innego wyjścia, wypchnąć w cenie o tyle atrakcyjnej, że ona w cenie takiej, jaka kiedyś była od Rosjan, trafia na nasz rynek już z prowizją amerykańskich firm. Czyli kto na tym więcej traci? Mi nie przeszkadza to, że Amerykanie na tym zarabiają. Ja się cieszę z tego, że mniej zarabiają na tym Rosjanie. Tak, ale to były takie też bajki kiedyś, które na, naskarmiono. No. Nawet y, polskie rządy, już nie będę wymieniał, i polscy politycy y, niektórzy mówili, że no przecież tańszego gazu niż urociągami to, to, to nie może być, tak? Lęci nigdy nie będzie tańszy niż ten rosyjski. No, po prostu rosyjski gaz jest najtańszy. I okazuje się, że. Teraz amerykański gaz jest często tańszy, czy algierski, czy z Angolii, czy nigerski eee, no więc który nie może nawet dotrzeć Świat się zmienia, jak. świat się zmienia, tak? I nagle eee, mają rację, że oczywiście ten transport, skroplenie to wszystko kosztuje, no ale jakoś się opłaca skoro jest to konkurencyjne w tym momencie często do tego rosyjskiego surowca, a ten rosyjski surowiec pamiętajmy, że sporo staniał, tak, dziesięciokrotnie staniał w stosunku do 2022, kiedy były te rekordy. I wróciliśmy. Pozdrawiamy do fanów cel. rosyjskiej gospodarki. E, miejsce, które, no musiało się znaleźć, musiało się znaleźć z tygodnia, bo tutaj tytułem wytłumaczenia, bo też rosyjscy fani się odezwali, że kiedy napisałem, że chińskie banki odmawiają współpracy z Rosją po tych bankach tureckich, Turcy nie wrócili jeszcze do tej pełnej współpracy, natomiast chińskie banki tak naprawdę dopiero rozpro, rozpoczęły ten proces. No i oczywiście rozpoczęły się ze względu na obawy związane z amerykańskimi sankcjami, z amerykańską listą. Nikt nie chce znaleźć się na tej liście. Albo nawet podejrzenia, że może się znaleźć. No i tutaj zaczęło się tak naprawdę od trzech największych banków. Tutaj się mówi o Commercial Bank, który przestał dokonywać płatności. No i tak naprawdę powoduje to, że import towarów do Rosji zdrożeje. Bo teraz trzeba że tam jest kilka problemów? Pierwszy problem: teraz te banki chińskie będą musiały znaleźć jakąś drogę pośrednią do Rosji, czyli kto kupuje z towary z Chin, no i normalnie tam płaciłem, ale ponieważ jestem na liście sankcyjnej jako firma, czy jako osoba, czy w ogóle, no to w tym momencie muszę kupować przez na przykład kazachski jakiś bank, nie? który odpowiednie sobie naliczy marże, żeby wypracować Długo, te ba. Tak, jak się nie będzie bał, tak? No bo to te też łańcuchy będą śledzone. No i co, co jakiś czas być może trzeba będzie to zmieniać, tak? Bo do tej pory na przykład te bezpieczne banki, czyli na przykład z Emiratów Arabskich, które często robiły za pośredników, no przestały robić, nie? A więc tu mamy jak gdyby takie dwie rzeczy, tak? Czyli poszukiwanie banków, które i w ogóle instytucji, które będą pośredniczyć, czy firm. I druga rzecz do tej pory Chiny bardzo często były pośrednikami, czyli to te chińskie banki bardzo często pośredniczyły w zakupach na przykład towarów z Tajwanu, podwójnego zastosowania czy towarów też z Japonii tak czy z jakichś innych kierunków no i w tym momencie one nie chcą uczestniczyć w tym procederze bojąc się oczywiście tych sankcji a więc trzeba szukać następnych co to spowoduje jaki będzie efekt no efekt będzie taki że utrudni się import towarów do Rosji a przede wszystkim zwiększą się koszty tych towarów Teraz bardzo nieszczęśliwie się złożyło, że to nastąpiło przed nowym rokiem, ponieważ wczoraj rozpoczął się nowy rok w Chinach, tak jak wiecie. No i nikt nie pracuje. To tak z grubsza, banki nie pracują i tak z tydzień można sobie odpuścić. No i tu mówi się, że te, bo nawet jeżeli partia gdzieś tam będzie interweniować i te banki będą przymuszane. To ten proces będzie trwał, to nie będzie taki prosty, żeby realizować, banki będą niechętne, no i można powiedzieć, że ten import powróci do takiej normalności i płatności dopiero dopiero w marcu, tak się zapowiada. I niekoniecznie na początku marca, tylko być może dopiero od połowy. I nie Czyli możemy się to... dziwić reakcją chińskich banków, bo jeżeli one też obsługują eksport, na przykład do kraju takiego jak USA, Kanada, lub eksport do Unii Europejskiej i nagle zostałyby sankcyjnie, sankcjami wyłączone z możliwości obsługi finansowej tego typu rzeczy, to stracą na tym bardzo duże pieniądze, więc reakcja tych nie banków no, stracą jest swoich głównych klientów, a nie jakieś Dokładnie. takie pierdółki, tak, rosyjskie I tam są duże kontrakty i oni, one się tego obawiają. Tutaj oczywiście, jeżeli będzie jakiś tam przykaz z góry, no to pewnie zostaną zmuszone. No, ale jak to zwykle będą różne problemy techniczne wtedy tworzone. I to nie będzie tak szło też prosto. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, jeżeli mówimy o ten Chinach, to to nieszczęsne Morze Czerwone. Które również uderza w eksport towarów do Rosji, bo okazuje się, że część towarów również szła drogą morską. No i w drugą stronę, oczywiście, tak jak mówiliśmy o tych gazowcach, tankowce również, jak widzimy, trasy zaczynają opływać. Tankowce z ropą rosyjską, niekoniecznie rosyjskie, ale również już niektóre. Tankowce, floty cienia zaczynają opływać Afrykę. Rosjanie mówili, że się nie boją, nie boją, a jednak się boją. I weźmy też pod uwagę mamy... że wysyłanie, wysyłanie towarów do portu we Władywostoku, które wszyscy mówili, Rosjanie sobie wtedy wezmą to w portach tamtejszych, azjatyckich. Za nie zdaje egzaminu, bo przepustowość samego portu to jest jedno, ale przepustowość przede wszystkim linii kolejowych, wykorzystywanych tak. na potrzeby zaopatrzenia operacji wojennej. Niestety. I nie ma innego wyjścia, muszą płynąć do europejskich portów rosyjskich. Tak, Tatowań. bo pamiętajmy, że do tej pory Rosja handlowała głównie z Europą, tak, ze Stanami, a więc te szlaki szły ze wschodu na zachód. A teraz y, przestawienie się z zachodu na wschód nie jest szybkie, nie jest proste i musi trwać. Tak? Być może za kilka lat y, to nastąpi. I ta przepustowość będzie się zwiększać tych portów azjatyckich, chociaż na razie się mało robi, żeby się zwiększała, ale, ale to musi upłynąć, dlatego są tak mocno wykorzystywane przecież te porty. Zresztą inaczej. Rosja też ma, pomimo tego, że ma dostęp do mórz, to ma cały czas, i to są odwieczny problem Rosji z dostępem do portów. Tak? I z tym oknem na świat, tak? Czyli tutaj mieliśmy ten Bałtyk. No, oczywiście, wraz z tym ocieplającym się klimatem, ta sytuacja się pewnie będzie poprawiać, natomiast no, to też wymaga inwestycji, zmian i tak dalej. Te porty na Dalekim Wschodzie no, muszą zostać pobudowane, tak? No, bo w tym momencie mamy dosłownie ich kilka. Nie mamy blisko rafinerii, jeżeli chcielibyśmy paliwa i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy wielu rzeczy. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do miejsca militarnego. I tutaj będę Ciebie prosił o opinię. No bo mamy zmianę na Ukrainie, dosyć dużą, jeżeli chodzi o zmianę wodza naczelnego, no ale są już też zmiany kolejne. Mamy tak. zmiany dowódców, wojsk desantowo-sznurmowych, sił połączonych, wojsko obrony terytorialnej. No wydaje się, że chyba wszyscy zostaną wymienieni. Jak ty to oceniasz? No, niestety, z jednej strony każdy. To jest też pozycja menadżerska, tak, taki dowódca wojsk, szef sztabu generalnego, i ma prawo pracować z tym, z kim chce. To jest po pierwsze. Po drugie, patrząc jednak na klucz doboru, to są to ludzie, którzy cieszą się znacznie lepszymi koligacjami politycznymi niż ich dotychczasowi poprzednicy. I czy no niestety część z nich, tak jak na przykład generał Aleksandr Pawluk, to jest bardziej taki administrator wojskowy niż dowódca. I na tym się najwięcej czasu skupiał w swojej służbie wojskowej, więc będziemy mogli dopiero z perspektywy czasu ocenić zasadność tych zmian. Poczynając od tego, że przede wszystkim dla mnie nieuzasadnione było w ogóle dokonanie zmiany na stanowisku Naczelnego Dowódcy Ukraińskich Sił Zbrojnych i generał Załużny naprawdę bardzo się na tym stanowisku sprawdził i on miał zdolność do tego, aby... Przeciwstawiać się politycznym naciskom, to mamy dobrze uzasadnione. Ale mamy to Poczekaj, dobrze ja ci dam taką kontrę jedną i trochę będę mm -hmm. adwokatem tego diabła, chociaż nie przepadam za obecnym ukraińskim prezydentem, ale powiem tak: czy nie lepiej zmienić było faktycznie na tego Syrskiego, który te kontakty ma lepsze z Zełańskim, nigdy nie wychodzi przed szereg, mówi to, co Zełański. Tak, bo nigdy nie było takiej wypowiedzi, a założnemu mhm. zdarzyło się powiedzmy w sposób zawolowany, a wręcz bezpośredni skrytykować tak, działania prezydenta i mieć sytuację, że na tej linii jest dobra kooperacja niż mieć konflikt i tak naprawdę troszeczkę zawieszonego tego głównego dowódcę który trochę jest, wiesz, ubezwłasnowolniony, on chce coś innego. Zełański chce coś innego, wiesz, to wtedy no nie ma Timu, tak? Każdy gra trochę strony, tak na siebie. Nie i to do niczego dobrego nie prowadzi. A z, z drugiej strony no, zełański nie ustąpi, tak? No bo ktoś musiał ustąpić no i padło na założnego, nie. Z tej strony organizacyjnej i kultury organizacji, tak, w zupełności masz rację, tylko ze strony tej czysto militarnej, to jeśli naciski polityczne spowodowały, że poniesiono tak horrendalne straty w ludziach przede wszystkim, czyli najcenniejszym ukraińskim zasobie, właśnie w rejonie e, Lisiczańsk e, i tamte tam tereny, do tego potem Soledar, a na koniec Bachmut, bo nie wyrażali zgody na racjonalne posunięcia w skali operacyjnej i taktycznej ze strony wojskowych, to niestety to wojskowi mieli raczej rację niż politycy. I te rzeczy, te trzy bitwy, w których w nieuzasadniony raczej sposób poniesiono tak wysokie straty spowodowały między innymi to, że napływ ochotników widzących znacznie większy sens walki niż ci, którzy idą tam przymuszeni decyzjami mobilizacyjnymi i poborem się mocno ograniczył, więc długofalowo oceniając skutki działania nacisków politycznych versus tego, jak prowadził tą walkę ograniczony tymi naciskami załużny, przemawia na korzyść załużnego. Nie wolno oczywiście mówić samych złych rzeczy o Syrskim, natomiast no będzie bardziej spolegliwym wykonawcą tego, co chce załóżny, ale on naprawdę nie zawsze ma rację, co już się wielokrotnie ale pokazało. Ale też Choćby... może być odważniejszy, bo też się mówi, Tak, że... dlatego nie mówię, nie można krytykować mhm. tylko i wyłącznie. Syrski ma swoje e, cechy pozytywne. I może się wykazać mniejszą, jakby to powiedzieć, mniejszą zachowawczością w niektórych sytuacjach, większym pazurem, który może się paradoksalnie okazać być potrzebny w tych działaniach ukraińskich. Więc nie mówię nie, aczkolwiek ja bym nie zmieniał głównodowodzącego, natomiast jeśli już, to wtedy w ramach tego, co było, zwiększyłbym autonomię podejmowania decyzji przez Syrskiego na kierunku, za który by odpowiadał więc czas pokaże, no, no, kto miał No rację. tak, tylko wiesz, a. wydaje się, że Syski w tym momencie to jest decyzja, no bo na początku też odmówił i to raczej faktycznie odmówił, więc no tutaj, skoro odmówił, a zgodził się, no to wydaje się, no że coś żło. zostało mu obiecane, a co można, a co, co on pewnie chciał zyskać? No chciał zyskać większą autonomię, i zaufanie, czyli okej, okay, ja się zgodzę, ale ty się nie będziesz wtrącał aż tak mocno, nie? No tak, tak jak gdyby I obejrzewam, no bo wiesz, na początku tak mówi mogło być. nie, tak? Było ostre nie i to zostało przedrukowane przez wiele osób i wydaje się, że faktycznie nie, no bo był ten Budanow nieszczęsny, co by co było fatalnym posunięciem. Rozważany i to mocno do ostatniego momentu. No i widocznie te negocjacje, i tu były jakieś negocjacje ze strony, moim zdaniem, Syrskiego, tak? A jakie mogły być negocjacje? No, wydaje się, że tego typu, żeby dać mu jakąś wolność, bo wydaje mi się też, że ostatnio było trochę, właśnie ten konflikt załóżny, mm, załóżny, y y Zeleński, no nie służył Ukrainie. No bo jeżeli Znale, on się przeciążył przez następne miesiące, no to doprowadziłoby to do katastrofy. No bo no, prezydent by chciał opóźniają. to, on by chciał to. Nie? I, i co? Ale to decyzje polityczne opóźniają chociażby zwiększenie zaciągu do armii ukraińskiej. O co prosił od wielu miesięcy założny i Syrski bynajmniej nie mówi niczego innego w tym zakresie. No ale teraz zobacz, to, to się z, z, z na szybko zaczyna odblokowywać. Wiesz, to trochę może było tak, że on blokował tego założnego na zasadzie takiej, że ja nie ustąpię. No, ale komu tak? to służyło niestety Rosji? No, okej, okay, ale no tak, tak jest życie czasami, nie? Jak się ludzie nie lubią, no to wiesz jak jest, tak? No Zgadza chemii, się chemii no... moim zdaniem chemii nie było. Ale... Ja bym tutaj bardziej pozytywnie to, to traktował. Pomimo tego, że załóżny był na pewno bardziej lubiany wśród żołnierzy, czy nawet wśród Ukraińców, miał ten dobry piar. Natomiast moim zdaniem, no tutaj muszą e, ludzie grać e, zespołowo i w tym samym kierunku, a widać było, że oni nie grali zespołowo, a szansa, że Zełęski e, zrezygnuje, no to jest e, nikła. Że Jermaka odsunie, no to chyba jeszcze mniejsza, tak? No bo on tam rządzi mhm. tak naprawdę tym, e, to jest ta szara eminencja. Widzimy, że większość decyzji no to jest podejmowana przez niego. Zresztą on uważa się za świetnego polityka już takiego formatu wręcz światowego, tak? Zgadza się. Ale wiesz. To, że pozwolono dobrać sobie ludzi do współpracy najbliższych Syrskiemu, to świadczy no to też o tym, normalne. że mnie jakąś dostał, tak, jak najbardziej normalne, ale też to jest po części przysłowiowe wpuszczenie Lisa do Kurnika. Przypomnijmy, że Syrski miał ambicje polityczne i on został z cywila ściągnięty z chwilą wybuchu gorącej fazy konfliktu do armii z powrotem, ale raczej tuż przed, więc to jest raz. Dwa, te jego ambicje polityczne bynajmniej nie osłabły. Tymczasem załóżny ambicji politycznych jeszcze nie zdążył nigdzie zgłosić, ale miał do nich miał wystarczający potencjał zagrażający pozycji Załęckiego. I teraz, jeżeli Syrski osiągnie jakiś sukces, to on bezwzględnie pójdzie potem za tym ciosem, i w przestrzeni politycznej to na pewno znajdzie odzwierciedlenie w odpowiednim dla niego czasie. I to będzie załęckiego naprawdę dużo kosztować. Ale też pójdzie na poczet załęckiego. Zobaczymy. Ja myślę, że. Zobaczymy, jak to się... W tej kwestii jest dosyć dobrze przygotowany do działań. To jest jego no, człowiek, tak? on wiesz, to jest jego człowiek. Teraz yy, też się mówi bardzo dużo, że przecież załóżny nie chciał przebijać kosztem żołnierzy tego korytarza, a Zełeński tak. podobno cisnął na to za wszelką cenę, nie? Są tutaj różne wiesz, teorie, tak. My nie wiemy do końca też jak to wyglądało, tak. Bo z jakichś powodów zobacz, ta cała ofensywa ukraińska na Zaporożu została zastopowana. I to raczej nie tak. była decyzja Załęskiego, tylko raczej Załużnego, Żeby w ten sposób atakować, żeby wykrwawiać, zresztą się przyznał, tak? Ale na tą chwilę nie mamy pewności, kto decyzję polityczną podjął o tym, żeby właśnie na tym odcinku tą e, ofensywę robić, bo to nie był jedyny możliwy kierunek. Ale właśnie nie. tam się to zdarzyło. Tak. Więc to no dobrze, dobrze. Słuchaj, zobaczymy. Zobaczymy. I, 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 I tak w tym momencie problemy y, wydaje się, że y, tej strony ukraińskiej są na poziomie politycznym i na poziomie zewańskiego, czyli pozyskanie nowego uzbrojenia, pozyskanie pieniędzy, pozyskanie F-16 i tak dalej, i tak dalej. To trzeba wszystko uruchomić. Tutaj Syrski z tym przecież nie pomoże. Tak samo, jeżeli chodzi o mobilizację, tak? Wymieniono wszystkich szefów. No Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony no ta mobilizacja idzie słabo. Tak, może teraz się ruszy. znaczy, może inaczej. Nie że mobilizacja, tylko napływ ochotników jest napływ. dużo, dużo mniejszy niż był. A mobilizacja te... też, tak, to, to ale jest, to jest widzisz, wiesz, projekt, dopiero projekt nowej ustawy, który chce obniżyć wiek poborowych mobilizowanych z 27 na 25, 25. lat. Co, co jednocześnie z możliwością wykorzystania. Odbywających kary więzienia i to tych lżejszych, którzy na ochotnika mogą się włączyć, i to może dać potencjał 350 do nawet 400 tysięcy dostępnego zasobu. Jeżeli by wykorzystano cały ten zasób tych de facto trzech roczników i więźniów, to jest całkiem spory zastrzyk. Jednocześnie jest w tym wszystkim rzecz mocno krytykowana przez ukraińską opozycję, główne dwie partie opozycyjne, z których jedna ma w nazwie coś na temat prawdy czy jakoś tak, czy z tą gazetą jest związana, więc ja do tego podchodzę bardzo sceptycznie. To jest elektroniczne powiadomienie o wezwaniu do mobilizacji, które będzie to mogło co, Rosjanie? Do kogo kogo tak jak u Rosjan jest to krytykowane, dlaczego takie coś chcą robić na Ukrainie, a w Rosji się sprawdziło i działa, i nikt tam się nie burzy. I może trafić tego typu zawiadomienie, wezwanie do osoby przebywającej za granicą. I teraz ta osoba, jeżeli się nie wywiąże z tego obowiązku, a będzie jednocześnie elektroniczne potwierdzenie dostarczenia tego, tej wiadomości, jeżeli się nie wywiąże, to będzie podstawa ku temu, żeby był wniosek stosowny od władz ukraińskich do władz kraju, w którym przebywa, o ściganie. I wtedy to może być ta presja, o której była mowa dla tych przebywających za granicą. No tak, ale widzisz, to wszystko, o czym teraz mówimy, to po czyjej stronie będzie? Przecież nie serskiego, serskiego nie będzie w ogóle. Wzie. Tak, no, no to minister obrony, to tak. Pośniej, rząd, ale wstrzymywał nie. to od wielu miesięcy. Pięć do sześciu miesięcy były prośby w tym zakresie od dowództwa wojsk ukraińskich i nie respektował ich absolutnie, załęski. Dopiero teraz. Czyli celowo wstrzymywał raczej. Tak, się wydaje. Też jestem tego tak zdania, wydaje. że wiesz, że. że... Ale nie demonizujmy. Syrski okay. musi demonizujmy. zdążyć pokazać, na co go stać. Być może pojawi się jakiś nowy element w taktyce, być może pojawi się więcej śmiałości w pewnych decyzjach. Poczekajmy. Nie krytykujmy w czambu. Mamy swoje uprzedzenia. Troszeczkę o nich powiedzieliśmy. Trochę piszą o tym media. Mówią o tym, piszą żołnierze ukraińscy. No ale każdy musi mieć swoją szansę, oby ją czeski wykorzystał. Co, no ja akurat jestem bardziej bardziej jako taki. Bardziej pozytywnie nastawiony do tego do tej nominacji, patrząc ja że że ten tandem załański załóżny nie mógł być kontynuowany ze względów właśnie politycznych i personalnych. No to pozostałe kandydatury no były no to chyba moim zdaniem najlepsze, tak. Z tych, które były że tak powiem, rozważane, bo nie mówimy o jakichś takich, które nie były rozważane, tak. Znaczy jest jedna rzecz, która na dzień dobry układa się w pewien pozytywny przekaz. Że zaczął Syrski od wymiany sztabowców, z tych bardziej konserwatywnych, którzy mają mocniejszy sznyt jeszcze postradziecki, na tych młodych, Młodszych i tych tylko, że o po... nich wy tak. Mhm. Po zachodnich ewentualnie szkołach i kursach, ale on ich, pamiętajmy, wyciąga ich z jednostek na dole. Więc to się przełoży na kłopot. Tak, a z pamiętajmy, na dole. że sam jest po moskiewskiej szkole, tak? Co prawda nie Zgadza jest się. jakimś starcem, tak? Nadal młody jeszcze generał. No natomiast, no i to na przykład Rosjanie też podkreślają, i oni akurat to, tą nominację z takim dosyć dużym respektem. No, i oni akurat bardzo na plus zresztą to wskazują, że on zna doskonale rosyjską taktykę, tak? Więc Zobaczymy, tutaj. jak to się ułoży. Mhm. Dobra. Przechodzimy, słuchajcie, do miejsca drugiego. Na miejscu drugim, my o tym już wielokrotnie mówiliśmy, teraz Rosjanie zaczynają coraz szerzej mówić. Produkcja przemysłowa hamuje na koniec 2023 roku. No i mamy już ekspertyzy, co się tam w Rosji dzieje i czemu to hamuje. Jest, są wypowiedzi z Centrum Analiz Makroekonomicznych i prognoz krótkoterminowych, którzy podają powody spowolnienia. I temu się teraz przyjrzymy. Wskaźnik aktywności aktywności biznesowej w przemyśle federacji w ciągle teoretycznie rośnie i PMI są dobre, natomiast no dane nie potwierdzają e szybkiego wzrostu produkcji przemysłowej, no i nie zapowiadają na 2024 rok. Tutaj się przewiduje, że ta dynamika, którą obserwowaliśmy, jeżeli chodzi o przemysł i przemysł zbrojeniowy. Prawdopodobnie zostanie wyhamowana w 2024 roku. Jak ty tak możesz? Przecież niektórzy doktorzy nauk okołoekonomicznych mówią, jak to wspaniale ta gospodarka... A to nie ja, ja spodualnie. tak mówiłem pół roku temu. Nie? A ja teraz analiz a... makroekonomicznych mówi, nie. Ale byliśmy odsądzani od czci wiary i że my tu jakieś bajki wierutne opowiadamy, bo PKB Rosji rośnie, a no potem wiesz, się okazuje. Sami że... profesorowie, doktorzy, tak, no ale wiadomo, nie. I to rosyjscy, ci... i to tak. rządowi. Mhm. Ale nie, e, tylko. według nie nich. fundusz kwart... walutowy się przyznał, że tak. nie ma danych prawdziwych o Rosji, tak? No dobra, może o nich nie mówmy, bo znowu coś złego powiem. Według ekspertów w czwartym kwartale ubiegłego roku nastąpiła stagnacja w sektorze przemysłowym gospodarki. Rostat, no i my też uważa, że nastąpiła ona wcześniej pod koniec pierwszej połowy roku. No my mówiliśmy, że nawet że od połowy roku. Ale okej. Okay. A więc tu jesteśmy bardziej zbliżeni do tego, co widzieliśmy już na tych danych rostatowych. I tutaj mamy właśnie te wyniki, które się porównuje ze średnimi wskaźnikami miesięcznymi z 2020. No i tu zaczynamy się do tych wskaźników zbliżać. Warto zauważyć, że w ostatnich miesiącach 2023 roku analitycy zauważyli spadek niewielki wydobycia węglowodorów ale znaczną korektę w produkcji w produkcji wyrobów metalowych i to jest chyba największe zaskoczenie bo produkcja wyrobów metalowych to jest wiadomo co i co ciągnie ale tą produkcję tu... wyrobów metalowych no. ja w ostatnim miesiącu miałem materiał o tym że gdyby nie wsparcie inżynierskie przez chińskie firmy w branży metalurgicznej, na przykład yy, magnetsk, no, no, i tym podobne, byłoby no, wręcz byłoby skokowy spadek o 20 parę do 30%, bo brakuje im dostępu do technologii, do niektórych mm, nie wiem, nazwijmy to topników i tym podobnych rzeczy potrzebnych dla przyspieszenia, albo też dla poprawienia jakości, chodzi te domieszki jakościowe, i jest z tym problem. I gdyby nie chińskie wsparcie byłoby naprawdę słabo z tym Standarowym przemysłem, który ma osobne swoją nazwę, nie że hutnictwo, tylko metalurgicki, e, e, tak to jest nazywane, metalurgi, nawet są specjalne święta metalurgów. No, u nas jest Dzień Hutnika, u nich nie. Hutnik jest hutnik. Metalurg to jest jeszcze wyższy poziom tego wszystkiego. I to się sypło w Rosji. Natomiast zastanawia mnie tak mały wskazany, bo uważam, że realnie jest wyższy spadek produkcji węglowodorów. Realnie. Bo tyle zamknięto dziur, z których się leje, czy to ropa, czy wydobywa się gaz. To no, do tego nie dojdziemy, nie. bo no, okay. ja mam tu pewną teorię, zaraz ją przedstawię. Słabe wskaźniki produkcji pojazdów, i tu się też wskazuje na pojazdy, jakby to powiedzieć, oni mają takie nie ciężarówki, nie osobówki, te inne, czyli te wojskowe. Spadek. Tak. Więc tutaj nasi eksperci, którzy tam mówili, że tych czołgów coraz więcej będą produkować, no spadło. Tak no właśnie Le Mont się złapało na bezkrytyczne przedrukowanie danych rosyjskich i dzisiaj zostali mocno rozklepani. Tam, tam te pięcio, sześciokrotne, co tam mieli tych czołgów i tych innych pojazdów tak. wojskowych, BTR-ów mieli robić, no niestety nie robią. No oczywiście ten wyroby metalowe się łaniają. oczywiście te chińskie, te Obrabiarki, no możemy tu długo mówić topniki, pełno problemów. Materiały budowlane i to jest zaskoczenie. No ale no z drugiej ten strony, ten. jeżeli się stopy tak podwyższyło, no to tutaj można się spodziewać, że w 2024 będzie spadek, jeżeli chodzi o budownictwo. I w sektorze obróbki drewna. No tutaj jak gdyby. To się dzieje w czasach z materiałami budowlanymi, kiedy mnóstwo tych materiałów wykorzystuje wojsko, bo budowanie tych wszystkich linii obrony, te wszystkie piramidki, bunkry, niebunkry, schrony i tak dalej, spowodowały, że zużycie tych materiałów skokowo wzrosło. A teraz i tak tego brakuje, niezależnie od cen. A w obwodzie królewieckim jest totalny deficyt materiałów budowlanych. Tak. Zostało to zrekompensowane dobrymi wynikami w produkcji papieru. Ale papier to bym e, powiedział, że ze względu na niską bazę, bo w 2022 wycofało się bardzo dużo tych firm międzynarodowych i oni mieli przepotężne problemy z przejęciem tych papierni. Zresztą tam dochodziło do takich rzeczy, że papiernie zostały przejęte. Jedna z największych papierni i firm celulozowych w Rosji została przejęta przez największego dewelopera. Tak? E, chyba, nie bardzo w... branżowy inwestor. Tak, branżowy inwestor, tak, więc tam takie rzeczy odchodziły. Produkcja żywności i, i elektronika, i elektryka. No i tu trzeba liczyć, że to pozytywnie, no bo to jest produkcja wojskowa, tak? Ta elektronika to nie jest żadna tam cywilna, to jest wojskowa. No i tu widzimy, że cały czas te komponenty gdzieś z Azji i chipy przenikają. Tak, nie jest oczywiście tak dobrze, jakby Rosjanie chcieli, natomiast no, ta produkcja cały czas się odbywa. Co prawda są problemy z produkcją tych iskanderów osławionych, bo oni chcieliby je robić, natomiast w tym momencie nie ma takich mocy przerobowych i cały czas jest tego za mało, a to dosyć tanie, precyzyjne, dosyć dobre rakiety w odróżnieniu od tych droższych, dlatego Rosjanie muszą używać te droższe, nie? E, swoją drogą. Mm, Natomiast. No, jasno... na w tym wzroście elektryki to jest dosłownie produkcja kabli, kabli, ponieważ produkując teraz coraz więcej dronów, potrzebują tego kablowania do tego wszystkiego. Tak, i, a tak, wymiana... i drony tak samo. Mhm, to jest też elektryczność. Wymiana, tak, tak. wymiana kabli w czołgu. Średnio w jednym czołgu normalnym jest około 2 km kabli. No, tak, tak. 2 km. Jeśli wyprodukowali, wyremontowali, odremontowali, 600. Tak, musieli wymieniać tak stołogów. w tych BTR-ach, tak samo, no wszędzie, nie? I to, więc to jest wzrost w segmencie prostych elementów tej elektryki. Tak. No, ale mają tutaj. Natomiast no, ta produkcja metalurgiczna może martwić, no bo widzimy, że się gdzieś przytkało i to dosyć mocno. Zdaniem ekspertów, spowolnienie produkcji przemysłowej stało się naturalną konsekwencją ograniczeń eksportowych. Nawet no jest oni. Wskutek sankcji, oczywiście. W Nawet przyznanie. oni, że sankcje, tak, a więc okej. Okay. Ponadto, na tle wojny, impuls popytowy maleje według nich. Kolejnym czynnikiem jest konsekwentnie zacieśnianie polityki pieniężnej. No i tu oczywiście krytyka. Banku Centralnego, no ja mówiłem, że to nie idzie w parze, wojna nie idzie w parze z tym, co robi bank centralny i ta polityka jest szkodliwa dla prowadzonej operacji, no bo chcąc, nie chcąc, musi na to wpływać, tak. Więc mamy ja bym takie. Że pominęli, pominęli coś ważnego. Pominęli, tak, pominęli. Pominęli impact importu z Chin który podcina ewidentnie własne zdolności produkcyjne, tak które nie są konkurencyjne cenowo z towarem chińskim. Tak jest, ale to się tak jak mówię trochę zmienia, bo teraz przez to co się dzieje, te towary chińskie drożeją. Przez to, że ten rubel się osłabił, prawda, ostatnio się ustabilizował, no ale jednak jak patrzymy rok do roku to się osłabił. No, to wszystko powoduje, że to nie jest takie już jednoznaczne, jak jeszcze było na początku na przykład roku, nie? Jeżeli chodzi o te produkty chińskie, tu bym się spodziewał, nie wiem, nawet że ten import z Chin zmaleje, jeżeli chodzi o początek 2024, właśnie z powodu na te problemy z płatnościami. Bankowe. Tak. Tak, na te bankowe, tak? Ale. Słuchaj. Natomiast jest co jest lata... bardzo ciekawe, co jest bardzo ciekawe. Bo Rosjanie się oczywiście chwalą produktem krajowym brutto, który wzrost 3,6. Jeszcze no. będzie rósł, bo Putin powiedział, że ma być powyżej 4, a więc możecie sobie otworzyć ten odcinek. Zobaczycie, że za jakiś czas będziemy mieli korektę w górę. Pytanie jest tylko kiedy Rostat to zrobi, ale będzie. I bardzo ciekawy jest wkład akumulacji brutto, która rośnie. Która rośnie, szczególnie zapasy i stany magazynowe. I to może bardzo niepokoić, bo co to oznacza? Oznacza z grubsza, że na, na placach rośnie ilość amunicji i jakichś innych towarów które czekają często na przykład podzespoły, a są liczone. Ale wiesz, no, produkcja w toku i magazyny i tym podobne oznacza, że popyt na to albo płatności za to mają problemy. Dwa albo jeszcze powody. masz na przykład coś takiego, robisz ten osłabiony czołg, on jest no, już skończony, no ale może nie może jeszcze pojechać na ten front, bo brakuje tej nawet tej op, optoelektroniki czy czegoś, ale już sobie liczysz, że wyprodukowałeś. A jeszcze jako jest chyba to, fabrykant, nie? I sobie tak, tam doliczasz z... tam do tego Excela. Ale słuchaj, w międzyczasie produkujesz kolejny egzemplarz, przy którym oprócz tej optoelektroniki brakuje Ci jeszcze, dajmy na to, jednej przekładni planetarnej. Ale na magazynie masz już gotowy produkt, którego jeszcze nie odbierają. To jest czas. Wymontowujesz tą przekładnię planetarną, wkładasz do tamtego, który ma zejść z linii, jest odbiór wojskowy, wszystko pasuje, tylko już czeka na oto elektronikę i on trafia na magazyn. I w tym momencie taki obieg, my to z Markiem mówiliśmy, to jest około 30% tego wszystkiego, co Bardzo wychodzi. Bardzo często to, gotowy tak. gotowy tak. produkt. Następuje zawrócenie jego elementów z powrotem do procesu produkcyjnego, bo żeby dostać co? Rozliczenie. Nie od Ministerstwa Barony. Liczy się tak. Pieniądze. A teraz, co teraz mamy? Zwróć uwagę. Obecnie mamy, słuchajcie, styczeń, luty i to są miesiące, kiedy firmy robią zamówienia, znaczy pobierają zaliczki na zamówienia. To znaczy Ministerstwo Obrony mówi ile oni tam chcą tego wyprodukować, jakie są plany, oni mówią spoko, spoko, damy radę, kto nie jak my. Chcecie pięć razy, będzie pięć razy, nie? Biorą za to kasę. I często te zaliczki, tak jak mówiłem, sięgają od 50 do 90%, chociaż podobno w tym roku jest ostrożniej i z dwóch powodów. To znaczy Zarówno ministerstwo jest bardziej ostrożne, jeżeli chodzi o zamówienia i rzucanie tej gotówki, jak i firmy są bardziej ostrożne, bo w zeszłym roku trochę się też przejechały i przeszacowały swoje A, możliwości i swoje koszty niedoszacowały. doszacowały. U. Czy a inflacja im więcej się, niż. Tak. Tak, tak. No bo wiesz, no, te komponenty oni sobie liczyli po cenie z 2022, no a wszystko na świecie zdrożało, jeżeli chodzi o uzbrojenie i te podzespoły dla nich z drugiego, z drugiej ręki również zdrożały, nie? I trzeba było płacić. A trudno potem, wiesz, ministerstwu, wiesz, powiedzieć na koniec roku, no to płacicie teraz dwa razy, nie? Rozumiesz, tak? A więc tutaj tak. różnego rodzaju takie. Były zawirowania, co prawda, oni tam podobno dorzucili im, ale nie wszystko tak, jak te firmy chciały, a więc teraz robią to te szacunki bardziej ostrożnie. A więc koszty przede wszystkim wzrosły papierowe. Czyli oni jak gdyby już nie za, tą sam, za te same pieniądze wyprodukują po prostu mniej niż w zeszłym roku. No jeszcze jest jedna rzecz, która się w międzyczasie wydarzyła. Wiele firm, które przez import z Chin straciły rację bytu, no bo nie miały popytu na swoje produkty, no, przestało produkować pewne rzeczy. Skutek tego był taki, że po takiej rocznej przerwie, często z powodu zadłużenia, maszyny zostały na przykład sprzedane i pozbyto się ich. W związku z powyższym, no niestety, ale w tym momencie. Nie da się odtworzyć tej zdolności produkcyjnej w Rosji w niektórych przypadkach. Dobrze, ja już słuchajcie, wrzuciłem to, co na miejscu pierwszym, Nie. czyli nowy sport ukraiński. Zażegamy. Ukraińcy, tak, Ukraińcy polują na kolumny rektyfikacyjne. I to jest jeden z lepszych pomysłów jeżeli zostanie, będzie kontynuowany i będzie z tą częstotliwością, albo ze zwiększoną częstotliwością, i Rosjanie będą tak nieporadnie sobie radzili. Tutaj, nie wiem, czy widzicie, mamy w tym momencie porażonych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, się nawet mówi. Tutaj jeszcze jest ten Jarosław, ale on nie jest, tam nie było dużego pożaru i dużych strat to są rafinerie, które wiemy, że zostały albo porażone, albo w tym momencie w tym momencie był sabotaż, tak jak na przykład w Samarze czy w Niżnym Nowogrodzie, tak? Bo to nie zawsze był, było uderzenie. Natomiast Ukraińcy zaczynają wykorzystywać swoje systemy dronowe. Powołali specjalny i to jest też ciekawe. Może skomentujesz, czy czy to ma sens? E specjalny rodzaj sił zbrojnych osobny, czyli jak oni to nazywają bezzałogowe, si bezpilotowe sy systemy bezzałogowe, tak, czy siły bezzałogowe jako osobny rodzaj wojska, tak? Rozumiem, że to wtedy też jest osobne jakieś dowództwo i tak dalej i tak dalej. Jak ty uważasz? Po pierwsze, najpierw yy, skupmy się, czy powołanie osobnego rodzaju wojsk ma sens? Bo ja tego nie wiem na przykład, no a znaczy, potem powiemy, tak. co, na co Ukraińcy najbardziej ostatnio polują i co może przynieść bardzo wymierne skutki. Z jednej strony powołują kolejne dowództwa różnego rodzaju, zwłaszcza te centralne, Ukraińcy, a tymczasem ciągle nie zrobili dowództw, dywizji, które są im bardzo, ale to bardzo potrzebne w prowadzonych mm -hmm. działaniach, co jest błędem, że skupiają się na nie tych dowództwach, co trzeba. Z drugiej strony, od strony czysto okay. administracyjnej, tak, będzie większy porządek i ład, ktoś będzie bardziej dbał o to i takie przypadki jak opisane przez Karolinę Bacę-Pogorzelską, że zalegały od iluś tam miesięcy nowe drony w jakimś tam magazynie jakiejś brygady zmechanizowanej i bardziej znikały stamtąd w, w okazyjnych prawda, sytuacjach niż były przekazywane wojsku, nie, powi nie powinny się już w takiej sytuacji zdarzać, więc będzie większa siła oddziaływania, natomiast... E, to nie jest właściwy czas na takie rzeczy, bym powiedział, ale jeżeli przy okazji będzie stworzone w ten sposób, że powstanie jednostka centralna, która będzie się posługiwała tymi dronami dalekiego zasięgu do tego typu właśnie operacji niszczenia krytycznej infrastruktury rosyjskiej, może będzie z tego jakiś większy efekt. Natomiast Należałoby bardziej usystematyzować położenie jednostek i samych bezpilotowców i operatorów w istniejących strukturach wojskowych, takie jakie są, w strukturze organizacyjnej, niż tworzenie nowego, nowego bytu, który na tym etapie nie jest potrzebny. Czym innym jest, z kolei w Polsce podejście do tego, że też prawdopodobnie powstanie nowy rodzaj wojsk tego typu, będzie to ogłoszone i też to musi być spięte w logiczny sposób, aby drony, w zależności od rodzajów i swoich możliwości, były albo integralną częścią pododdziałów ogólnowojskowych, potem pododdziałów artylerii jako specjalistycznych, a także wyższego szczebla do działań na, na potrzeby, czy to już teatru działań, na potrzeby operacyjne i tak oraz oddziaływania w głąb, ponieważ nawet na filmie z polskimi firmami. Które prywatnymi projektują i produkują drony, nie ma żadnego problemu dla polskich firm zrobienie dronów, odpowiedników pocisków manewrujących o prędkościach nie 140, ale i kilkaset kilometrów na godzinę, z silnikami odrzutowymi, które są w stanie osiągnąć cele na dystansie tysiąca lub nawet więcej kilometrów z odpowiednio dużymi głowicami bojowymi. I jeżeli dzięki temu w Polsce powstanie odpowiednie dowództwo i takie zdolności piętrowo odpowiednio ułożone, to będzie dobrze, ale my na to mamy więcej czasu i mamy do tego inne podejście. Ale pamiętajmy, to Ukraińcy mają dużo więcej doświadczeń z użycia dronów wszelkiej maści bezpilotowców, więc obserwować jak to robią też jest warto, ale mogliby ten wysiłek skupić inaczej i przede wszystkim zrobić dowództwa szczebla, Związków taktycznych, czyli dywizji, które będą koordynowały w porządny sposób działania trzech, czterech do pięciu brygad ogólnowojskowych, które przy tej swojej atamańskości, jaka występuje, o czym często mówię i ja i wielu innych komentatorów tej sytuacji, no niestety często powoduje braki dobrych wyników w działaniach bojowych. Dobrze, ja patrzę ze strony takiej bardziej ekonomiczno-gospodarczej, bo wydaje się, że mając osobne wojska, będzie łatwiej im niszczyć rosyjską infrastrukturę, bo będą mieli w dyspozycji, no wiesz, jako jeden z celów, tak, pewnie będzie stawiany, a w tym momencie pewnie wywiad miał jakieś tam zasoby. armia no to miała tego, jakieś zasoby. Z jakiego szczebla są to te drony? No tak, tak, ale wiesz, ale, ale tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli, co Ukraińcy mogą z, zyskać, czyli to, co zaczynają próbować, i to, co się stało no, 9 lutego. Mhm. Mamy, słuchajcie, z 9 lutego kolejną rafinerię. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o Wołgogradzie, a teraz mamy rafinerię Ilska. Tutaj w Krasnodarze, w obwodzie Krasnodarskim, która została trafiona dronem, w wyniku czego poszło do, do dosyć dużego pożaru instalacji i kolumny rektyfikacyjnej. Przypomnijmy, że Ilska Rafineria składa się z pięciu jednostek przerobowych o łącznej mocy. No tutaj się różnie podaje tak, podaje się od 3 miliona miała kiedyś po. Modyfikacji robi nawet ponad 6 milionów. Ja widziałem 6,6, maksymalna moc rafinerii. Natomiast dron spadł na teren rafinerii o godzinie drugiej w nocy. Natomiast pożar udało się zgasić dopiero po godzinie czwartej. Na nagraniach z rafinerii widać silny pożar jednej z instalacji zakładu przerobu ropy naftowej i to tej najnowszej. Prawdopodobnie awarii uległa instalacja Elo AT6, najmocniejsza i największa jednostka przerobu i najnowocześniejsza ropy naftowej. Sama ta jednostka ma zdolność przerobu 3.6 miliona ton ropy rocznie. No, i awarii to widać też na nagraniu. Uległa kolumna rektyfikacyjna. To możemy tam dyskutować. Wydaje się, że to nie była ta atmosferyczna, tylko ta druga destylacyjna. No, niezależnie, moim zdaniem, która, to jest to nie do naprawy. To znaczy, trzeba od producenta zamówić nową. No, i tu producent był zachodni. Znowu. Dosyć przemyślana i mądra strategia, ponieważ Ukraińcy uderzają w duże obiekty, które łatwo jest trafić, a których wymiana na ten moment często w przypadku Rosjan jest utrudniona. Tak, bo to są dedykowane instalacje. Tak, to są dedykowane, tak. No to jak była modernizowana powiedzmy przez Niemców, no to muszą od Niemców zamówić, tak nawet jakby zamówili od Chińczyków, czy od Hindusów, to tak. To, znaczy mogą coś tam kombinować, ale to, to, to lata. To, to, tak, to tak się nie, nie, z klocków Lego się tego nie układa i to nie pasuje do siebie. I jeżeli to w takim tempie będzie, to już widzimy, że w styczniu przed atakiem na te dwie rafinerie Spadła produkcja benzyny o 4%, no to już można powiedzieć, że to się podwoi. W tym momencie Rosjanie będą jechać na zapasach, które mają i na tym, że jest zima i to zapotrzebowanie na paliwa jest mniejsze. Natomiast co przede wszystkim będą musieli zrobić? Dlaczego to jest bardzo dobre rozwiązanie? Dlatego, że Rosjanie będą musieli zmniejszyć Eksport paliw. Natomiast eksport ropy surowej będą musieli zwiększyć, bo inaczej nie mają jej gdzie przechowywać i muszą. A, no właśnie, to jest jedno z mądrzejszych posunięć. Ja, ja zawsze byłem krytyczny wobec tych, 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 tych ukraińskich pomysłów, ale to jest jedno z lepszych. Dlaczego? No, bo teraz. Rosjanie nie mogą, szczególnie wybory, po wyborach, no ogólnie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby drugi raz mieć panikę na rynku paliwowym, co i tak już może wywołać, bo mówi się i takie są prognozy, że jeżeli spadek produkcji będzie przekraczał 5%, pojawią się niedobory, szczególnie jeżeli to będzie w miesiącach letnich. A tu już się szacuje, że ten spadek może być rzędu 8%, czyli trzeba będzie przyciąć. Eksport paliw. No prawie go zredukować do jakichś tam. E, oni w styczniu o jedną trzecią już przycięli, no to teraz przytnią o następną jedną trzecią. No ale firmy z czegoś muszą żyć. Z rynku krajowego, no nie mogą żyć, no bo rynek krajowy do rynku krajowego dopłacają. Wszystkie firmy naftowe żyją z tego, że sprzedają paliwa za granicę lub surową ropę. Skoro nie mogą sprzedawać paliw, bo muszą dostarczać na rynek krajowy, bo inaczej ich Putin dojedzie, to będą musieli zwiększyć eksport ropy naftowej, nawet łamiąc w tym momencie, momencie ustalenia z Saudyjczykami. Dlaczego? Tak. Dlatego, że nie mają gdzie przechowywać tej ropy naftowej, a nie mogą jej przerobić na paliwa bo nie mają rafinerii wystarczającej mocy, żeby to przerobić. No i koło się zamyka. I teraz z każdą kolejną rafinerią, z każdą kolejną usterką te problemy będą się potęgować. A że jeszcze tych miejsc jest, no to osławiona mapka. Tak, Mamy tutaj Omsk, mamy Samarę. Zresztą bardzo często można niektóre rafinerie po kilka razy zdronować. Rosjanie oczywiście za każdym razem mówią, że, że zestrzelili tego drona, za każdym razem ten dron nieszczęśliwie spada na tą kolumnę, tak te szczątki zapala tą kolumnę rektyfikacyjną, tak. Święcenie tych instalacji jest fantastyczne, jak one bardzo bronią tej rosyjskiej przestrzeni przed tymi dronami, tak, właśnie. I to zawsze jest uderzenie w tą produkcję, tą pierwotną, czyli tą początkową, co jak gdyby powoduje, że cała in instalacja no tam ani diesla, no nic nie wyprodukujesz, bo po prostu tej kura. ropy nie oczyścisz, nie zrobisz tych yy, rozdzielenia tych pierwszych frakcji, no, to, no nic dalej nie, nie pójdzie, tak? I musisz czekać tak minimum pół roku, jeżeli producent zgodzi ci się dosłać, a potem instalacja i tak dalej, i tak dalej, to może się okazać, że naprawa tych rafinerii, co niektórych odbędzie się dopiero po wojnie. Ja myślę, a że więc... za chwilę jeszcze będzie zadyma z ubezpieczycielami, którzy przez tak podniosą stawki ubezpieczenia na wszystkie instalacje petrochemiczne w tej europejskiej części do powiedzmy 1000, 1500 nawet kilometrów od granic ukraińskich, że będzie musiał też interweniować regulator państwowy w tym zakresie. Zobaczymy, no, są te pomysły w stylu, że każda rafineria ma mieć obowiązek tej tak, obrony sfinansować. No, ale sfinansować. powiedzmy sobie, no, nawet sfinansowanie trzeba to zakupić. Przecież kto ma tam, trzeba teraz wynająć tych ludzi do obsługi. Przecież to, to, to nie jest tak, że to Pan Kaziu, są w każdym że Iwan Kaziar. Tak, no. tak, Iwan z Andruszką to, to będą obsługiwać, nie? No tutaj trzeba jakiś specjalistów systemy opelotki i teraz opelotki ściągną z frontu ściągną z dużych miast no powyprodukować wyprodukować albo no, kupić. problem jest nie mają tyle też opelotki tak żeby bronić a tych rafinerii tak jak widzicie jest dużo ukraińcy są w stanie atakować cele oddalone o tysiąc kilometrów a trzeba się jeszcze liczyć Sabotażem tak? i atakiem na przykład gdzieś, że, że, że ten małego odpalany, zasięgu przez. Tak, od, od, odpalany, gdzieś, tak, W pobliżu. W pobliżu, nie? więc no, nie musi koniecznie lecieć kilometry. Bardzo ciężko, czyli Ukraińcy odpłacają tym samym, co zrobili im Rosjanie. Rosjanie im zniszczyli wszystkie rafinerie tam ostatnio jakieś wzgóry czytałem, że Rosjanie zemścili się i zniszczyli rafinerię Ukraińcom. Ukraińskie rafinerie zostały zniszczone w 2022 roku. To, co tak, obecnie zostało zniszczone, to składy ropy, tak? czyli składy paliw, czyli większe Jakiś stacje benzynowe. Tak tak, w międzyczasie kto na tym zyska? Baćka. Bo przyjmijmy, że nie, Aha, nie będzie na Chyba, że no wiesz, tam są dwie rafinerie. I to będą roznie... pracować na okręta. Więc wiesz. Tam Mozyr, ja tam bym wiesz. Nie wiem, tam noc, dzień i noc na ich miejscu pilnował, bo moim zdaniem Mozyr jest w zasięgu ukraińskich służb specjalnych. Jak najbardziej. To na pewno. jakakolwiek dywersja tam również będzie miała oddziaływanie na rynek rosyjski. Tak. Zdecydowanie, no. jeżeli by Mozyr poleciał, Rosjanie są też będą a w ciężkim szoku, b, no zrobi to olbrzymi problem. No bo teraz Białorusi skąd wezmą tą ropę. Jeżeli białoruskie rafinerie by w jakiś sposób ucierpiały, to Białorusini teraz muszą prosić Rosjan, żeby im te paliwa przysyłali. Rozumiecie tak? No bo przecież nie ściągną z Europy, tak? Więc to... Dokładnie tak. I to, że jest ta głębia to o czym mówiliśmy tydzień temu yy, i te cele tak rozproszone, No to jest to jest Stało nie do się To jest a, a jeżeli Dokładnie. teraz będą następne cele, tak jak mówiliśmy nie tylko rafinerie, no to oni już będą się zaczną się gubić co, co, yy, co pilnować. I to jest dobry kierunek yy, do prowadzenia tych działań, bo Rosjanie zaczną odczuwać, to nie zatrzyma czołgów tak ale to będzie uderzenie ekonomiczne że będą musieli wysyłać coraz więcej surowej ropy i zalewać rynek swoją ropą czyli tak atakowanie instalacji przeróbczych ale nie atakowanie instalacji wydobywczych wydobywczych nie i nie atakowanie portów no bo jeżeli zaczną atakować porty no to Rosja to nie będzie nie mogli mniej tego sprzedawać to, to nie jest dobry pomysł ale zalanie rosyjską ktoś... ropą świata, bo nie mogą przerobić w swoich rafineriach, to jest bardzo dobry pomysł. I jak to, to skłóci z Saudyjczykami, którzy dotychczas tak, byli no raczej to jest to pozytywni. to ale co, ale co Rosjanie, wiesz... Skłóci to... z Teheranem też. Ze wszystkimi, tak, no bo to nikomu tak. nie będzie na rękę wtedy. No, jeżeli to się uda, zobaczymy, tak? No bo to jest jak gdyby plan. Być może Rosjanie nie znajdą jakieś sposoby obrony tych rafinerii, bo czasami się coś uda jednak zestrzelić. To nie jest tak, że, że wszystkie drony docierają do celu. Natomiast no, ja bym liczył się też z sabotażami, tak? I różnego rodzaju akcjami tymi dywersyjnymi. I to by nam w sumie wyczerpało prawie wszystko, i zostały takie dwa kwiatuszki do. Rosyjskiego korzuszka, delikatne. Złapano na tym, że Rosjanie zaczęli korzystać z terminali Starlink. Mam nadzieję, że tutaj firma firma Ilona Maska zacznie to monitorować i w razie czego będą wyłączać na terytoriach, w które będą z Rosjan. Tak, aktywowane były w e, Zjednoczonych Emiratach Arabskich ogólnie, więc zobaczymy, jak to będzie, no ale będą widzieli w ramach monitoringu, aktywności, gdzie, na jakim terytorium to pracuje. Więc tutaj Bardzo departament pracę. stanu, departament Stanu już y, przyjął to, że zajmie się sprawą i będzie rozmawiał y, z, ze Starlinkiem, to jest raz, dwa. W przemówieniu. Ta, w wywiadzie Putina padły rzeczy, które nawet u rosyjskich dziennikarzy spowodowały krytyczną reakcję na to co napisał, co powiedział, przepraszam Putin, a chodzi o to, że powiedział do mm, Takera Carlsona, że świat zmniejsza swoje rezerwy dolarowe. I nawet Komersant Jeześ. go wysłał. Absolutnie nie zmniejsza. Komersant Ręks. go wysłał. Udowodnił, że jest odwrotnie, że jeżeli chodzi o Użytkowanie w handlu międzynarodowym. Dolar jest potęgą. Jen porusza się w parametrach na razie wszystko poniżej 5% Yuan. pewnych rzeczy. Tak, przepraszam, juan. I generalnie rzecz biorąc, udowodnił swoją niewiedzę tutaj w tym temacie. Putin totalną i nie bali się tego napisać. Dziennikarze rosyjscy, podpisując, no, się ale układu, nie... je, wiesz, PKA, zawsze te ekonomiczne były, są krytyczne, nie no. lubią tak, obecnej władzy. To Zobaczymy, ja to czy nie oberwą powiedzieć. za to, ale nie no, wahali się oberwać. napisać, że bullshit pocisnął Putin. To dobrze. Dobrze. Tym akcentem kończymy, żegnamy się, życzymy miłego weekendu jeszcze, Wieczorny. miłego niedzielnego wieczoru. Trzymajcie się, do usłyszenia jutro. Cześć. Do usłyszenia do zobaczenia cześć.